Dobry wieczór Państwu, Andrzej Gąsiorowski, Fota for Climate. To nasze kolejne, chyba już przedostatnie spotkanie wyborcze, studio wyborcze Foty. Tym razem naszym gościem jest kandydat partii Zieloni, kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Marek Weryszko, numer listy 6, numer 10 na liście, okręg wyborczy 25. To będzie Gdańsk, Sopot i powiaty wokół Gdańska i Sopotu. Nie mylę się. Tak, zgadza się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Powiaty południowe, bo powiaty, znaczy nie powiaty, ale okręgi, dobrze mówię, powiaty zachodnie i północne już należą do 26 okręgu, a do 25 południowe. Kandydat, ale również członek zarządu Krajowego Partii Zieloni. Tak, zgadza się, również Rady Krajowej i paru innych jeszcze ciał, ale to jakby nieistotne. Istotne jest, co się robi, a nie jak się nazywa. Zaprosiliśmy pana z wielu względów, przede wszystkim takich, że znamy pana wcześniejszą działalność, wiemy, że angażował się pan w różnego rodzaju akcje ochrony przyrody, ale to, co nas najbardziej zaciekawiło, no nie ukrywamy, też ucieszyło, to kiedy zobaczyliśmy takie infografiki młodzieżowego strajku klimatycznego i na tej infografice czytamy: Marek Weryszko, kandydat Zielonych, poparł nasze postulaty, nawet ten o atomie. Chciałem potwierdzić tę informację, bo do tej pory nie dowierzam, czy tak rzeczywiście było. Fakty są takie, że nie poparłem i się podpisałem pod wszystkimi, absolutnie wszystkimi postulatami i to jest fakt, więc tutaj absolutnie nie ma czego zaprzeczać. Zresztą to absolutnie nie mam ochoty się z niczegokolwiek wycofywać. Natomiast dodam tylko, czy bardziej rozszerzę, że myśmy przeprowadzili bardzo, ale to bardzo ciekawą rozmowę z kolegami, koleżankami z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, gdzie na ten temat porozmawialiśmy chwilę dłużej, no bo to jest akurat ta kwestia, która wymaga trochę szerszego kontekstu i jej się nie da zamknąć jednym zdaniem tak lub nie. Natomiast no, z oczywistych względów podpis jest jeden, postulat jest dość krótki, więc ta rozmowa była potrzebna. I zresztą ze zrozumieniem po obu stronach, tak bym powiedział. Mogę oczywiście za chwilę rozwinąć, ale to tak odpowiadając na pana pytanie. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Ja pozwolę sobie zauważyć, że byłby pan drugim ważnym markiem w Partii Zieloni, który dobre słowo o energii jądrowej powiedział po Marku Kosakowskim, który to jakiś czas temu również na zjeździe krajowym, zdaje się, zrobił, o ile dobrze pamiętam. Tak, pamiętam, byłem na tym zjeździe, natomiast tu chciałbym troszkę sprecyzować. Ja nie powiedziałem, że jestem jednoznacznie za energią jądrową. Moje poglądy są zbieżne z poglądami zielonych, do tego pewnie wrócimy. Ja mam wiele argumentów za tym, aby inwestować głównie w energię w źródła odnawialne. Natomiast kwestia atomu w Polsce jest w tej chwili na takim etapie, że no, wymaga też jakby no, dostosowania ze strony nas wszystkich, no, uczestników ruchu społecznego czy ruchu politycznego, a jesteśmy partią odpowiedzialną, więc to wymaga również jakby z tej strony no, pewnego dopasowania się do realiów, ale nie dopasowania kosztem poglądów, tylko jakby zrozumienia sytuacji. Ja to oczywiście nie mogę rozwinąć dalej, zresztą chciałbym to rozwinąć, żeby nie było wątpliwości. Natomiast potwierdzam, tak, podpisałem postulaty MSK, natomiast nie twierdzę, że jestem jednoznacznie zwolennikiem atomu. To też bym chciał, żeby to wybrzmiało. To zrozumiałe. Przejdźmy może do... Transformacja energetyczna jest sprawą niezwykle ważną, jeżeli chodzi zarówno o klimat, jak i o przyrodę, jak i o kształt przyszłego społeczeństwa i przyszłego świata, ale chciałbym zapytać, co zamierza pan, co zamierzacie państwo jako Zieloni, część koalicji, zrobić jako pierwsze dla przyrody, klimatu w sytuacji, gdyby władza w Polsce się zmieniła? Które z działań uważa pan za najważniejsze? Znaczy, przede wszystkim bardzo się cieszę, że w tej chwili tematy zielone, o których my mówimy od wielu, wielu lat, bo to nie jest perspektywa ostatnich 2-5 lat, tylko naprawdę wielu, dzisiaj są w mainstreamie i w zasadzie nie ma chyba dzisiaj organizacji czy partii politycznej, która by o tych rzeczach nie mówiła. Oczywiście kampania wyborcza trochę tutaj jakby skłania do rozmawiania o tematach istotnych i ważnych, ale mimo kampanii wydaje się, że
pewne kwestie do mainstreamu się nie przedostały i to jest już zjawisko trwałe. Zmiany klimatu są faktem, dostrzegamy je każdego dnia, więc tutaj trudno jest z tym dyskutować. To, że władza się zmieni 15 października, głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że będzie nam dane z jednej strony porządkować Polskę jako kraj, który przez ostatnie 8 lat został, jeśli nie zdemolowany, to dość mocno poturbowany. Natomiast przede wszystkim potrzebujemy rządu, potrzebujemy władzy, która będzie we właściwy, odpowiedzialny sposób odpowiadała na wyzwania związane z klimatem. Z tych rzeczy, które są najbardziej pilne, one się zawierają między innymi w tych 100 konkretach, które koalicja opublikowała na swojej konwencji w Tarnowie. Kilkanaście z nich to są konkrety uzgodnione w porozumieniu z nami, z Zielonymi. Na pewno takim jednym z pierwszych i głośnych, zresztą zawartym również w kilku innych dokumentach, bo chociażby w manifestie leśnym, ale nie tylko, w studniach dla klimatu, koalicji dla klimatu. Więc pierwsza sprawa to ochrona naszych lasów i wyłączenie 20% powierzchni lasu z takiej Leśnej. leśnej gospodarczej, dokładnie. To jest pierwsza sprawa, bo to w pierwszej kolejności uchroni dużą część naszych lasów przed wycinkami. To jest pierwsza sprawa. Jest dużo postulatów, dużo konkretów związanych z odblokowaniem kwestii fotowoltaiki, tak? Czy ustawy, która się nazywa ustawą o prosumencie, czy tak się potocznie o niej mówi. Tutaj wiele obecna władza zrobiła, aby z jednej strony zniechęcić ludzi do inwestowania, a z drugiej strony sprawić, żeby to było albo nieopłacalne, albo mało opłacalne. W związku z tym to są rzeczy, które musimy zmienić. Mam nadzieję, bardzo szybko nam się to uda zrobić. Oczywiście są postulaty dotyczące zmian już w obszarach miejskich, jak chociażby zablokowanie wycinek terenów zielonych na terenie miast, kwestie wprowadzenia ogrodnika miejskiego, takiej instytucji, która w niektórych miejscach, w niektórych regionach ma miejsce. Ale no nie zawsze są to ludzie, nie chcę powiedzieć, że niekompetentni, ale ludzie, którzy może nie do końca czują jakby istotę klimatu, a nie tylko jakby aranżowania przestrzeni z punktu widzenia pewnej funkcjonalności. Więc to i wiele innych, ale to są te rzeczy, które chcielibyśmy zrobić w pierwszej kolejności. To są te rzeczy, które wynikają z kwestii klimatycznych. Natomiast oczywiście są sprawy innego formatu, związane z demokracją, z kwestią dostępu do informacji, właściwej, rzetelnej informacji, czyli kwestia reformy telewizji publicznej, etc. To są te rzeczy, które wpływają na stan świadomości naszych rodaków, a bez tego, bez wiedzy, bez rzetelnej wiedzy, którą będziemy przekazywać, co, dlaczego musimy zrobić, dlaczego jest to tak ważne, no to będzie tym bardziej trudne. Także to, o czym powiedziałem na początku, musimy zrobić, ale żeby to zrobić, żeby nas społeczeństwo rozumiało, no to musimy też mieć możliwość rzetelnego ich informowania, no bo jak pan sam pewnie przyzna, dzisiejsza telewizja, nawet nie publiczna, a bardziej partyjna, no to jest trochę nieporozumienie. Tak, ja się bardzo się cieszę, że Pan o tym wspomniał, bo można powiedzieć, że w obecnym układzie informacyjnym w Polsce jakakolwiek normalna, spokojna debata w ogóle o przyrodzie, transformacji, klimacie jest na chwilę obecną rzeczywiście niemożliwa i to jest bardzo cenne, co Pan mówi. Wspomniał Pan już o tym i myślę, że ma Pan tego głęboką świadomość, ale no też pozwolę sobie zauważyć, że te ostatnie lata jakby rozpędzało się takie społeczne zaangażowanie ludzi w ochronę lasów, terenów zielonych, drzew i ono zaczęło wykraczać poza organizacje ekologiczne, przyrodnicze. Dzisiaj w tę ochronę angażują się zwykli ludzie. Ostatnie lata, miesiące to była też praca wielu organizacji, między innymi naszej, polegająca na poszukiwaniu nowych rozwiązań prawnych, jeżeli chodzi o ochronę terenów zielonych, drzew, terenów zurbanizowanych. Myślę, że to będzie pytanie retoryczne, ale chcę je zadać. Czy państwo po przejęciu władzy, na co wszyscy mamy nadzieję, pochylicie się nad tymi postulatami, projektami, które kilka organizacji w ostatnim okresie przygotowało i z chęcią państwu przekażę?
Mówimy o nowych, jeszcze nie przekazanych postulatach, czy o tych, które już istnieją w przestrzeni publicznej, takie jak No, manifest? ja chciałbym tutaj wymienić przede wszystkim projekt projekt postulatów zmian w ustawie o ochronie przyrody, przygotowany na przykład przez Fundację Ekorozwoju, który jest już projektem gotowym. My również pracujemy nad swoim i mamy nadzieję po wyborach go przedstawić. Pytanie jest takie, czy Państwo nad tymi projektami się pochylicie w ten sposób, żeby wprowadzić je do porządku obrad z korektami, z rozwinięciem, jakąś debatą nad tymi projektami. I ja mogę zaręczyć, że nad każdym projektem, który do nas trafi, pochylimy się z absolutną uwagą, bo to jest bardzo istotne i z mojego punktu widzenia niesłychanie ważne, żeby to nie tylko politycy moderowali czy narzucali pewien dyskurs, tylko żeby również społeczeństwo, tak jak pan powiedział, które poczuło, że coś może od niego zależeć, żeby chciało pewne rzeczy inicjować. Więc na pewno się nad projektami pochylimy, natomiast to, czy je wdrożymy, no to będzie zależało od tego, co tam będzie w środku. No trudno tak avista, czy tam, powiedzmy, a conto, może tak bardziej, nie deklarować. Natomiast jak do tej pory te projekty, które wpływały, czy Fundacja na Rzecz Wszystkich Istot, czy właśnie organizacji proleśnych, które zbudowały Manifest Leśny, czy Koalicja dla Klimatu, te wszystkie rzeczy, nad którymi się absolutnie bardzo z wielką atencją pochylaliśmy, poparliśmy z wielkim przekonaniem i deklarujemy, że jeśli tylko będzie nam dane, to będziemy robić wszystko, żeby postulaty w nich zawarte mogły wejść w życie, bo to są dobre postulaty dla klimatu, dla przyrody, dla naszego środowiska, czyli tak naprawdę dla nas. My jako organizacja ekologiczna, przyrodnicza, klimatyczna zajmujemy się w naszym działaniu promocją nowych metod produkcji żywności, takich jak precyzyjna fermentacja białek, zastępniki mięsa, ale też hodowla mięsa komórkowego. Wiadomo, że część z tych technologii dopiero raczkuje, część z tych technologii jest jeszcze dość zasobo i energochłonna. Ale czy pan jako poseł rozważałby wsparcie takich metod na etapie ich rozwoju, promocji, w sytuacji, gdyby rzeczywiście one gwarantowały zrównoważony rozwój i pozwalały na zmniejszanie i docelowe wyłączanie całkowicie, no, cierpienia zwierząt, na którym niestety opiera się nasza cywilizacja? Może zacznę od tego, że jestem weganinem i to w zasadzie dość dużo może nie wytłumaczyć, czy w pewnym sensie nie być odpowiedzią, ale powiem tak, kwestia cierpienia zwierząt, kwestia praw zwierząt to był jeden z powodów, który zmotywował mnie do przystąpienia do Zielonych kilka ładnych lat temu, więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Ja całym sercem jestem za tym, aby po pierwsze warunki życia zwierząt poprawić, natomiast docelowo hodowle czy fermy przemysłowe po prostu zlikwidować, bo uważam, że to są fabryki śmierci dla milionów zwierząt. Więc wszystkie działania, które mogą służyć z jednej strony dobrostanowi zwierząt, ale de facto, co często się pomija, bądź nie przebija się to w dyskursie publicznym, co de facto służy naszemu zdrowiu, bo to, co dzisiaj konsumenci dostają jako produkt już finalny w sklepach, no to wiemy bardzo często, że to są schemizowane, zawierające hormony, różnego typu rzeczy, produkty, które z naturalnym produktem niewiele mają wspólnego. Duża część chorób cywilizacyjnych dzisiaj to są choroby przewodu pokarmowego, które również wynikają z tego powodu. Więc jakby my mamy wiele argumentów, z jednej strony dobrostan zwierząt, z drugiej strony nasze zdrowie, do tego, żeby iść w kierunku zamienników, iść w kierunku diet bezmięsnych, co de facto skutkuje jakby likwidacją czy zaprzestaniem hodowli przemysłowej. To dla mnie nie ulega kwestii, więc tak, tu mogę potwierdzić, że działania, które mają temu sprzyjać, na pewno spotkają się z moją życzliwą pomocą. Bardzo wiele się mówi o tym, że w procesie transformacji energetycznej trzeba rozmawiać z górnikami, ze środowiskami górniczymi,
i w zasadzie politycy mówią o tym i myślą dużo. Natomiast dużo mniej mówi się o tym, że trzeba będzie również rozmawiać z rolnikami, z producentami żywności i że na temat zmian w produkcji żywności w ogóle. I nam wydaje się, że te rozmowy nie będą wcale łatwiejsze, a może nawet trudniejsze niż rozmowy z rolnikami. Czy państwo, zarówno w łonie Partii Zieloni, jak i Koalicji Obywatelskiej, macie pomysł na to, jak dotrzeć do tych środowisk, bo tutaj zmiany, jeżeli mamy zachować nie tylko Polskę, ale Europę i całą planetę jako nadającą się do życia, tutaj zmiany muszą być największe. Czy już teraz potrafiłby Pan powiedzieć, w jakim kierunku należałoby tutaj działać? My nie tylko dostrzegamy potrzeby rozmawiania z rolnikami, ale my to już w jakimś stopniu robimy. Na kilku naszych, mamy takie wydarzenie coroczne, co się nazywa Zielony Letni Uniwersytet. To jest swego rodzaju konferencja kilkudniowa, gdzie odbywa się sporo spotkań różnego typu. Tak jak do tej pory na każdym z nich temat nowoczesnego, zdrowego rolnictwa miał miejsce. Często byli naszymi gośćmi rolnicy z różnych części Polski, więc te rozmowy były, są i na pewno będą. Ten problem jest, tak jak Pan mówi, bardzo istotny i przede wszystkim w perspektywie najbliższych lat może się okazać, że to będzie jedna z ważniejszych rzeczy. Populacja na Ziemi rośnie, Ziemi B nie mamy, więc nie musimy zrobić wszystko, aby z jednej strony dobrze nią gospodarować, a co za tym idzie, no, nie produkować żywność, która będzie zdrowa i nie da nam szansę przetrwania, funkcjonowania. My w swoim programie mamy zapisane wspieranie gospodarstw nie tych wielkoformatowych, które przede wszystkim mają pomóc tym rolnikom średniego szczebla funkcjonować, się rozwijać, ale to nie oznacza, że nam chodzi o jakieś wstecznictwo, tak żebyśmy wrócili do czasu średniowiecza, gdzie tam malutkie gospodarstwa rolne i to jeszcze, powiedzmy, z humorem, jakimiś motykami prowadzone. Chodzi bardziej o to, aby zmniejszyć łańcuchy, skrócić łańcuchy dostaw, żeby żywność nie musiała jeździć z wielkich gospodarstw z jednego krańca kraju czy z jednego krańca kontynentu na drugi, żeby te produkty były produkowane w sposób biologicznie bezpieczny, żeby ta żywność była zdrowa i w miarę szybko dostarczana do sklepów, na stoły nas wszystkich. To się da zrobić. Są takie miejsca, nawet w Polsce, w Wielkopolsce, są tego rodzaju gospodarstwa, które pokazują, że można. Jedno z nich w ogóle nie używa chemii do swoich upraw. Kwestie retencji, chociażby, które w Polsce są naprawdę bardzo trudnym problemem, można również sobie z nimi poradzić, nie wykorzystując różnych chemicznych środków, które pomimo braku wody pozwalają zwiększyć plony. To się daje robić. Po prostu jest potrzebna praca i przede wszystkim edukacja. To są procesy oczywiście długotrwałe, my mamy ich świadomość, ale działamy, pracujemy nad tym i mamy również w swoim programie wspieranie tego rodzaju działalności. Także pojawiał się taki pomysł, chyba nawet z obecnego rządu, tak zwana półka plus. Trochę te plusy wszystkie przy tym rządzie nie wychodzą, albo później się okazuje, że są trochę inne, ale jakby w samych zamierzeniach to jest. Tak, to jest pomysł może całkiem niezły, o ile doszedłby do realizacji, żeby faktycznie produkty z bezpośredniej okolicy nie były wspierane. To oczywiście dotyczy nie tylko kwestii samej rolniczej, ale również kwestii fiskalnej, kwestii różnego typu rozwiązań prawnych, ale to się da zrobić i my wiemy jak. Ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać, prawdopodobnie będzie oczywista, ale też z lojalności wobec innych kandydatek i kandydatów, których prezentujemy. Jak zapatruje się Pan na utworzenie w Polsce tego, na co wiele Polek i Polaków czeka? Jakichś nowych parków narodowych, nowych rezerwatów, czy będzie można na Pana liczyć w tych kwestiach?
Nie tylko liczyć, ale to jest w naszym programie, zarówno naszym programie partyjnym, jak i programie wyborczym. Powstanie nowych parków jest kluczowe z wielu względów, ale ja tylko przypomnę jedną rzecz. My od kilkudziesięciu lat nie powołaliśmy w Polsce żadnego nowego parku narodowego. Blisko jest do powołania parku Turnickiego. Kilka innych jest w tej chwili dość mocno postulowanych. Absolutnie to jest kluczowe z wielu względów. My mamy w Polsce naprawdę piękne tereny, które należy zachować dla przyszłych pokoleń, które powinny mieć funkcję społeczną, funkcję przyrodniczą, nie gospodarczą, a przy dzisiejszych zachowaniach obecnej władzy w zasadzie jedynie parki narodowe bądź rezerwaty są jedyną gwarancją, aby te nasze zielone skarby zachować, więc absolutnie jak najbardziej tak. Panie Marku, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas chwilę czasu w tym już coraz szybciej płynącym czasie przed wyborami. Za chwilę cisza wyborcza. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że dzisiaj Tylko naszym gościem. jeśli mogę, panie Andrzeju, bo zaczęliśmy od kwestii postulatów MSK, ja tylko chciałem tam doprecyzować, bo mieliśmy do tego wrócić. Jeśli chciałbym, żeby to ma wybrzmiało. ochotę, jak najbardziej. Nie, chciałbym po prostu, żeby to wybrzmiało bardzo jasno, bo lubię precyzyjną komunikację, więc żeby tutaj nie było wątpliwości. Jako zielony wewnętrznie, ale również jako przedstawiciel zarządu partii, absolutnie zgadzam się z postulatami niezielonych, że lepszym rozwiązaniem, które powinniśmy promować i które daje nam odpowiedzi na nasze problemy w zasadzie od ręki, jest inwestowanie w źródła odnawialne. Czy to będzie fotowoltaika, czy to będzie wiatr, pompy ciepła, magazynowanie energii, ale również magazynowanie ciepła, jak najbardziej tak. To są inwestycje, które niemalże od razu, od ręki dają nam stopę zwrotu, dają nam energię zdrową, czystą i dostępną od ręki, rozproszoną, co jest również bezpieczne. Natomiast jesteśmy partią odpowiedzialną i decyzje, które podejmuje nasz rząd, które podejmuje w imieniu całego kraju, musi być ciągłość rządzenia i tutaj nie ma miejsca na jakieś rewolucje. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że jeśli przejmiemy władzę, to na pewno trzeba będzie zrobić przegląd wszystkich umów zawartych przez ten rząd, bo doświadczenie pokazuje, że no, tu mogą być duże zaskoczenia bądź niespodzianki, więc na pewno pod tym względem trzeba będzie również umowę związaną z elektrownią jądrową przejrzeć, czy ona jest dla nas, nie tylko dla klimatu, ale przede wszystkim dla nas, dla obywateli. Czy to jest dobra umowa, czy to jest, jeśli chodzi o koszty, właściwa umowa. Jeśli się okaże, że nie, to trzeba będzie ją renegocjować bądź negocjować na nowo. Natomiast decyzje, które zostały podjęte, my jako odpowiedzialna partia nie będziemy się przeciwstawiać, więc tu chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Natomiast gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, co uważam, że jest lepszym rozwiązaniem, to uważam, że odnawialne źródła energii. I tu mogę postawić kropkę. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak pan to doprecyzował, bo jest to jasna i przejrzysta i zrozumiała postawa i myślę, że wyborcy też tak będą ją odbierać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę jeszcze, że naszym gościem był dzisiaj pan Marek Werczko, członek Zarządu Krajowego Partii Zieloni, kandydat Koalicji Obywatelskiej i Partii Zieloni w wyborach do Sejmu, numer listy 6, numer na liście 10, okręg wyborczy 25. Panie Marku, życzymy powodzenia w wyborach i do zobaczenia na wyborach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. Proszę, idźcie głosować w najbliższą niedzielę, bo to jest naprawdę bardzo ważny dzień, bardzo ważna decyzja i miejmy nadzieję, w poniedziałek spotkamy się w lepszej Polsce. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.